twojej marce Lamania. Poduszka 280 zł, kot 460, a jedna bombka na choinkę 80 zł. No ale ta cena pewnie jednak z czegoś wynika. No niestety te ceny wynikają z tego, że bardzo często to są butikowe, no najczęściej u nas, no właściwie prawie praktycznie zawsze mogę powiedzieć, prawie zawsze to są unikatowe ilości, to są bardzo małe serie, to są niestety również rzeczy często robione ręcznie, ewentualnie to jest też tak, że robimy matrycę na określoną ilość sztuk. I generalnie w procesie produkcji wygląda to tak, że ta matryca rozkłada się albo na dziesiątki tysięcy sztuk, albo tylko na setki, co jest w naszym wypadku. W związku z tym my nie prowadzimy produkcji takiej typowo masowej, kiedy faktem jest, że jeszcze bardzo często produkuje się to w kraju bardzo, bardzo daleko stąd, tylko my produkujemy w Polsce, więc no stąd są to butikowe ceny i butikowe ilości i to niestety wpływa na to, że ta cena jest wyższa niż w sieciowych, ogromnych sklepach. Mam takie wrażenie, że niektóre z tych rzeczy można byłoby podrobić w takim sensie, że można byłoby mieć coś podobnego. Niektórym jesteś teamiem. Bardzo pragnę tej rzeczy, ale jeszcze nie mogę sobie na nią pozwolić. Trzeba na to zapracować i chwilę poczekać. Czy gdy nie mam jeszcze takie rzeczy, okej, mogę pozwolić sobie na podróbkę, która jednak no, nie szanuje twórców. Jeżeli chodzi o podróbki, to sprawa jest bardzo prosta, bo to wiesz, łatwo jest się mądrzyć a propos tego, że kupujmy rzeczy oryginalne, ale droższe, kiedy ma się pieniądze. Ale z drugiej strony znam to bardzo dobrze od osób, które nie mogą sobie pozwolić na bardzo wiele. I co się dzieje? Kupują czasami podróbkę, i potem nie mogą na nią patrzeć. W związku z tym pieniądze są w zasadzie totalnie wyrzucone. W związku z tym, jeżeli sobie nie możemy na coś pozwolić, to kupmy rzecz, która jest podobna, jest w tej samej estetyce, jest w tym samym klimacie, ale nie jest typową chamską podróbką.